Witam. Dziś przy czyszczeniu filtra wpadłem na pomysł, że nagram Wam kolejny film z serii Testy akwariowe. Więc dzisiaj będzie o kaskadzie Versamax 3 Aquaella. Jest to na razie największa kaskada firmy Aquael i według mnie jedna z najlepszych na rynku. Na rynku jest wiele dużych kaskad. Teraz na przykład wyszła Tidal z Sikema. No może być ona dużo bardziej pojemna, ale na pewno zajmuje więcej miejsca niż Versamax. Jeszcze jest kaskada Fluval C ileś tam, nie pamiętam dokładnie. Ona jest podobnej wielkości co Versamax, ale mniej pojemna. I tak, wylot kaskady odtąd dotąd wynosi 23,5 cm, ponieważ specjalnie zmierzyłem, żeby Wam powiedzieć, bo niektórzy się pytają, czy zmieści się do takiego akwarium. No to wolę Wam podać, żebyście się nie pytali już. I tak, z góry mamy dekielek. Chroni przed chlapaniem wody, ponieważ tu w kaskadzie jest dosyć duże ciśnienie, ponieważ ta woda nie jest przesączana, tak jak w niektórych kaskadach, przez wkłady, czyli pompa pompuje osobną wodę, później ta woda jakimiś tam kanałami przepływa sobie do mediów i po prostu przepływa przez nie, tylko tutaj jest pompa na dnie kaskady, przez co ta woda wyciągana z akwarium jest po prostu przetłaczana przez te media, więc nawet jeśli media nam się zatkają, typu na przykład wata filtracyjna albo gąbka, ta woda i tak sobie przez nią przeleci. Dalej, wyłączę Wam kaskadę, żeby Wam pokazać lepiej, co tu się mniej więcej znajduje. I tak, mamy rurę ssącą, dosyć taką konkretną rurę. O, proszę. I tak, kupując tą kaskadę, dostajecie chyba 3 takie przedłużki. Je sobie bezpośrednio nasadzacie tutaj drugą, trzecią, w zależności do jakiego zbiornika, o jakiej głębokości chcecie. Rura ssąca jest oczywiście wyposażona w zawór, którym sobie możemy regulować. Tu jest aktualnie najmocniej odkręcony. Tu jest zakręcony prawie całkiem. Jest dosyć szczelny. Nie wiem, czy się go da wyciągnąć. Nie będę próbował, bo nie chcę rozszczelnić. Jest zabezpieczony prawdopodobnie o-ringami. No, bardzo fajnie wymyślone, bardzo estetycznie. Żadne kanciate rurki ani nic takiego. Dalej. Mamy kosze z mediami. Jeden kosz. Tutaj mam tylko filtrację mechaniczną i chemiczną. Na dole Chemipur, włóknina, Fosguard i Purigen. Aktualnie Fosguarda nie posiadam, ponieważ wyciągam go na czas obniżania NO3. Dalej kolejna włóknina i tyle. To sobie mogę wyciągnąć. Tutaj jest kosz, nie wiem, czy go mogę wyciągnąć, ponieważ jest tutaj biologia. Znajduje się tutaj 2 razy kubeczek Matrix i denitrat. Przepraszam, 2 razy, 2 kubeczki Matrix, denitrat. I do tego mamy jeszcze włókninkę. Są to kubeczki 250 ml, więc dosyć pojemnie tutaj wsadzone. Muszę to jakoś wyciągnąć. Się zwiesiło. O. Dalej na dnie, tak jak już mówiłem, tutaj leciutko sobie to unieść, jest pompa. Pompa bardzo fajnie zrobiona, mała, 10-watowa, o przepustowości 1200 litrów na godzinę. Tutaj mamy gumki, bardzo fajnie zrobione, ponieważ przez to pompa jest bardzo cicha, praktycznie niesłyszalna w nocy. Ja jedyne co słyszę w nocy to odpieniacz. To już hałasuje swoje. Dobra. Tam sobie ją ustawię. Ją wystarczy tylko tak włożyć. Ok. Zakładamy sobie rureczkę i pokażę Wam, jak wygląda odpowietrzenie takiej kaskady. Odpowietrzenie wygląda następująco. Po włożeniu mediów to niestety będzie tak odstawać, ponieważ ja mam tutaj naprawdę sporo mediów.
Niektórzy nawet wkładają do tej kaskady odpieniarz Resuna. Ale ja nie wkładam, ponieważ chcę mieć więcej mediów. Ok. I teraz jak wygląda odpowietrzenie. Zalewamy sobie wcześniej wodą. Odkręcamy na maksa. I wystarczy wsadzić kabel do prądu. Poczekać chwilkę. Od 5 do 10 sekund. I proszę bardzo. Już nam woda pięknie leci. I co fajnie, firma Aquel fajnie rozwiązała tutaj jedną rzecz. Już wam to muszę pokazać. Ponieważ tutaj dała takie wypustki. Dzięki temu woda nie uderza nam prosto w dno i nie wzburza nam dna, piasku, żwirku czy co tam mamy. Tylko dali po prostu taką beleczkę tutaj. Przez co woda uderza, odbija się od niej, idzie do góry i dopiero wpływa do zbiornika. Przez to tworzą się właśnie prądy powierzchniowe i fajnie nam woda w zbiorniku oscyluje. Dalej. Tak wygląda kaskada z boku. Nie mogę jej wyciągnąć niestety, bo musiałbym albo regał ruszyć, co jest niewykonalne, albo akwarium przesunę do przodu, co też jest bardzo ryzykowne i też niewykonalne, ponieważ nie chcę, żeby mi akwarium spadło. Tutaj muszę wam tak ustawić. Dalej. Tu na końcu mamy takie kółeczko, którym ustawiamy sobie nachył, jak chcemy mieć nachyloną kaskadę. Jest to bardzo fajne. Mamy różne stopnie nachylenia. Tutaj jest jedna dziurka, która nachyla nam pod mniejszymi kątami. I tutaj mamy drugą dziurkę. Pokażę wam to tak. I tam mamy drugą dziurkę, na którą mam aktualnie wsadzone. Są to nachylenia większych kątów. Tutaj mamy całą pokrywę pompy. No i tak to się mniej więcej prezentuje. Tak jak mówiłem, pompa 10-watowa, 1200 litrów na godzinę. I pompa praktycznie niesłyszalna w nocy. Chyba że mamy niski poziom wody, to wtedy ta woda, która odbija nam się od tych wypustek, po prostu pluska. Filtr, zalety takiego filtra, jest to oczywiście bardzo prosty montaż, ponieważ go tylko wkładamy, nie musimy nic kombinować z wężami i innymi rzeczami, jedyne co musimy kombinować to gdzie sobie puścić kabel. Zalanie, odpowietrzenie tego filtra, żaden problem, tak samo czyszczenie wszystkich mediów, też żaden problem. Cena kaskady 130 zł, jest to naprawdę cena niska jak za tak dobrą kaskadę. W porównaniu na przykład do kaskady Fluvala, gdzie tam cena była chyba około 250 zł, a ma mniejszą przepustowość niż ta, no jest to naprawdę godne polecenia. Ja bym tej kaskadzie z chęcią przyznał ocenę 8 na 10, ponieważ jest bardzo dobra, aczkolwiek mogłaby być troszkę lepsza. Dziękuję za oglądanie, do widzenia.